no i tak to właśnie się tutaj stało. Ty, blaska. To, co? Oni wypuszczą nas w końcu? Nie! Nie! Nie wypuścimy was! Powiedz im, żeby nas wypuścili. Nie. O nie, to było cały czas otwarte! Już nie. No nie, no wypuśćcie nas w końcu. Aha. Postawił obsydian. Ja się ciągle boję wody, ej, zostawcie. Ej, czy ten obsydian tutaj jest? Jest. Tylko ten obsydian, nie, tego trzeba usunąć akurat. Ale witam was wszystkich bardzo serdecznie z tej strony, ja Szymek. Witam was na kolejnym odcinku Minecraft Extra. Jeśli nie widzieliście poprzednich, to zapraszam was serdecznie do zobaczenia poprzednich. A tymczasem zostawcie także łapkę w górę. Co to was za ubranko? Ej, nie patrz na mojego sutka. No, nie patrzyłem się akurat na niego, dopóki widziałem, nie powiedziałeś. Widziałem, to jest celownik. Nie, ale no przez przypadek, ale słuchajcie. Ja mam inny pomysł na ten domek, trzeba go zniszczyć. Bo... Co? Nie, to? Sam w sobie... Nie, ten domek został zniszczony już przez Blaszkę. Dlaczego? Bo ponieważ Blaszka ogołocił tutaj drewno. What the fuck? No, nie widzisz, jak ogołocił tutaj drewno. Ja się patrzę i nie ten. No właśnie, widzisz, nawet Yuki napisała. Szymek, ty chyba zmienisz jakoś ten dom, bo z zewnątrz to trochę taki kloc. Widzicie? Możecie zniszczyć to? Emilia, co ty się tak wstydzisz w ogóle? Nie ma jej. Zjadła. Nie ma jej, nie ma. Zjadła coś, że nie, że jej nie ma. Co wy gadacie tutaj? Ona ma niestabilności te, nie może się odżywać. Nie możesz mi pomóc? Pozbieram. Ale możesz nie stać mi idealnie na... No, jak to? Zniszcz, ty miałeś iść po diamentowy blok, teraz to zniszczyć. Ej, bo ogólnie, bo to fatwo w ogóle dzisiejszym... Słuchajcie, stop. Emilia ma hibernację teraz. Masz ogólnie przestać. Słuchajcie, ona zasnęła teraz na stojąco. Stary, mam pomysł, stop. Nie, ej, czemu chcesz robić krzywdę, Emilii? Nie, zostaw! No i bardzo dobrze, powinieneś. Nie! Nie! Zostaw Emilię! Możesz zniszczyć ten obsydian. Co się dzieje? Nie zasnęłaś stojąc. Nie, masz zniszczyć to ręką! Nie masz dobra, no już, zmieniam! No możesz nie ręką, tylko diamentowym kilofem. Możesz iść diamentowym. No przez przypadek, możesz diamentowym kilofem to zniszczyć. No i w ogóle dziękujemy, bo słuchajcie, ja mam fajny pomysł na ten domek. I dziękujemy tej Yuki, ponieważ Yuki dała bardzo potrzebne rzeczy na ten domek. Donate poszły tutaj. Możesz nie niszczyć ziemi akurat. A, ziemia miała zostać, tak? Tak, bo to ja będzie myślałem, taki... że wszystko lecimy. Nie, no ty tu jak zwykle jak ty zniszczysz to, no to oczywiście. No to patrz, taki teraz parkour masz w domu. Sobie tego, super parkour. No i... Kurczę, jednak się nie boisz tak bardzo wody, jak mówiłaś. O nie, ja też! Prawie się utopiłam. A ja miałem panicznie akurat teraz, bałem się wody. Dobra. Mam pytanie, ma ktoś kilo? No właśnie, nikt nie ma kilofa, ja mam tylko jeden diament, który... Ja mam... Diamentowy? Kilof? Mam 3 diamentowe. Nie mów mu! To weź, musimy szybko zniszczyć ten... Daj mi jeden. I tego obsydianu już nie ma! No bo zniszczyłam! Wow! Ale to zostawiamy. Tamten musi być. Dobra, tamten niech będzie. Jedno. Nie patrz! On ma już nawet na imię, tylko zapomniałem nawet serca. Jak. O! Uderz go jeszcze raz, nie, proszę, jeszcze raz. No nie, jak mogliście go nie zabić? Dobra, ale trzeba to zniszczyć. I słuchajcie, ja mam pomysł. No Emilia, won! No dobra, no. Cio, zostawiaj to. To jest charakterystyczne do jego domku, ma obsydian. Wow! No. Nie, mega charakterystyczne. Gdzie on strzela? Dobra, ale patrzcie. Patrzcie, mam tutaj spruce logi. A po co mi są te spruce logi? Żeby domek mógł lepiej wyglądać. O, ciastka. Aha. Bo słuchajcie, mój domek będzie specjalny. Dlatego, że specjalny też jestem ja. Możesz się przesunąć tutaj, bo ja tu zamuruję teraz. O, widzisz właśnie w ten sposób i już go... Nie! No! Zaraz niszczymy ten obsydian, jak tak będziesz nam niszczył tutaj. Ej, ale to dalej jest kloc. Ale zaraz nie będzie klocem! A, on robi kółko. To będzie... Kółko, graniaste. Nie, to nie jest kółko, ty zawsze coś musisz wymyślić, stary. Stary, a ja to ja nie wymyśliłem. Ej, mówiłem, kółko robi. Widzisz? Ej, miałeś rację, stary. Faktycznie. Dobra, i teraz tak. I trzeba teraz tą skrzynkę zginąć. O nie, tutaj była cała wełna i jeszcze ty ją zebrałeś. Weź wełnę do skrzynki. O
alkohol się wydał. Czemu to zniszczyliście? Nie mieliście niszczyć tych... Dobra, zostawmy je przed może. Emilia, bo ty zebrałaś mi tę wełnę stąd. Nie, bo ja tu jest, tu jest. To tutaj trzeba ją wrzucić. Nie, no nie chcę. Nie. Czemu? Nie! Jak on tutaj wybuchnie? No Blaszka, odsuń się. Co mnie wybuchł? Nie wiem, bo jest miły, a nie taki jak bo ty na przykład. Bo jest miły na tobie, a nie na nas. Właśnie. A, no tak. Boże, tajniki Minecrafta właśnie odkrył. Właśnie odkryłeś, no. No dobra, ale... Man. Co ty tu budujesz? To toaletę. Jest... Zobaczysz, mój domek. Mój dom, w którym... Coś tam od lat, nie pamiętam, kto mój życia. Dom, w którym... A nie dom budowany na piasku? Nie, bo on nie jest budowany na piasku, tylko na drewnie, mordo. Będę nie gra roli dziś. Patyk weź, ręce dwie, budujemy dziś dom. No, ty... Może... Nie wiem, Blaszka, może lepiej nie. Dlaczego? Nic. Ale patrz, tutaj teraz... Nie, on się prosi o coś, nie? On jest triggerowany na mnie, dobra. Nie. Jak jeszcze raz tutaj przyniesie jakiegoś creepera... Ja nie wierzę. No jeszcze gdzieś, jeszcze pewnie gdzieś będzie. Znając ciebie, jeszcze raz gdzieś znajdziesz jakiegoś creepera. No. No, zobaczymy. Co ty robisz? Co ty robisz? Oszczędzam. Czemu mi robisz z półpłytek? Dobra, niech ci będzie. Mamy mało materiałów, a półpłytki są tanie. A, no dobra, niech panu będzie. Co się działo? Nic. Słuchaj, Emilia, bo ty nic nie robisz, a ty potrzebujesz delikatnego zajęcia. Zatem mogłabyś przynieść trochę piasku, bo piasek jest taki delikatny. Bo tam do nas strzelają tam. Kto? No nie wiem. Noe? Piasek mam ci przynieść? Piasek musisz Noe, mi przynieść. Noe, nie Noe. Ale ja na nią mówię Noe, bo ona... Dobra. No. A jaka Noego? Ma? No, ona ta, więc tak to wygląda. Ale potrzebujemy w takim razie to, co mówiłem, wiecie? Czemu wy strzelacie? A ten pewnie z creeperem zaraz przyjdzie, bo jest za cicho. Nie! Nie! W ogóle tego nie planuję! Pa, tu jest pod domkiem, pa, ja go pilnuję. O, jest pod domkiem? A nie idzie, że... A, on się strzela teraz. No. Ale ja myślałem, że wy mi pomożecie w tym domku. A ja ci pomogę, ja ci bronię twojej A, dobrze, działki. To bardzo dobrze, bo one chcą nas atakować, więc słuchajcie... Dziewczyny chcą nas zaatakować, a wy musicie nam w tym pomóc, do tego zostawcie łapkę w górę. A to biega. Co, gdzie jest zielone? To jest zielone. To co jak się robi, a tak się nie robi tego. Dobra, to ja muszę to zrobić. Lepsze by byłoby zielone drewno. Nie, źle powiedziałeś, nie tak się mówi. Jak zielone drewno? No zielone. Co ty tutaj zrobiłeś? Zielone drewno? Co ty zrobiłeś za drewno tutaj? Weź tu zniszcz. Bo ja nie wiem z czego ty chcesz to budować. Ja robię z wełny mój domek. Z wełny? Tak. A jak to się podpali? A możesz poszukać czerwonych i żółtych nasionek? Potrzebujemy czerwone. Mogę poszukać. Tutaj jest już znalazłem, pyk, masz zielone. Tu jest czerwone, stare. Tak. Czerwony jak tak, najliczkę. On znalazł sadzonkę o kolorze czerwonym i powiedział, patrz zielone. Słuchajcie, to jest jakiś problem. A jak to idzie? Stary. Emilia. Stary właśnie, z Emilio, jak tam kręcisz już, czy nie? Co? Jak kręcę? Co kręcę? No bo zostawiliśmy was na noc z nią. A nie, to gadaliśmy sobie o przyrce, mordo. O czym? O przyrodzie. O przyrodzie, bo wiecie, bo z kaktusów robi się zieleń. Nie, o przyrodzie. Wow! Ej, ale potrzebujemy żółte sadzonki, ty tego potrzebowałem właśnie. To co, idziemy na pustynię, tak? Zielone. Nie, żółte potrzebujemy, stary, żółty kolor. A nie zielony? Yellow. Potrzebujemy no to yellow, żółty yellow, kwiatek. To teraz... O, patrzcie, tutaj w doniczkach w jakimś domku są postawione żółte kwiatki. Nikt się tutaj chyba nie będzie denerwował. Jak zabrałem. Nie, pewnie nie. Dobra, zabrałem gdzieś jeden. Mam już jeden, mam dwa żółte kwiatki. Pewnie Blaszka mi zabrał jednego. Ale za nie, bo zabrałem aż 5. To daj mi więcej żółtych. Masz a skąd masz żółtych? Tak dużo? Kradłem. Kurczę, a Mija poszła, ja ją puściłem w nocy, stary, do tego. Gdzie? Puściłem ją w nocy na pustynię, żeby poszła po piasek. A nie kaktusy? Nie, po piasek poszła. Ale dobrze, ja myślałem, wiem, wydaje, na co że po kaktusy miałem. Ja się was przestraszyłem. Nie, ona poszła po piasek, stary, na pustynię.
Nie no. To jest chyba głupie strasznie, bo nie powinienem o tej godzinie jej puszczać. Ej, ale nie, pustyniak w ogóle, gdzie jest pustynia? Chyba tam. No właśnie, nawet nie wiemy gdzie jej szukać, bo nie wiemy gdzie jest pustynia. Ej, mam pytanie, bo chyba mamy wiosnę, a tam nadal iglo stoi. To. No, iglo, bo to jest magiczne pewnie iglo. Iglo? Iglo? A co to jest? To wygląda jak więzienie trochę. Bo to jest więzieńskie iglo. No. Ale skill! Co ty zrobiłeś? Czemu ty strzelasz na odcinku winnych? Możesz nie strzelać. No bo bronimy naszego domku. A, bo bronimy naszego domku. Co to będzie? To będzie kolorowy domek. Bo... Kolorowy sukienia. Ale nie, to jest kolorowy domek, nie sny, stary. Wszystko kręcisz. Kręcisz jak poplątany. Co? Co? Emilia, gdzie ona jest? Ona się zgubiła. Czy my będziemy musieli pójść na poszukiwanie Emilii? No. Kurczę, zgubiłem ją, a spoko w sumie było. Była spoko. Spoko była w sumie, szkoda, że nie żyje. No. Co? Znajdź sobie lepszą. No. Ona nie traktowała cię dobrze. Ona zostawiła cię, już wolała piasek. Widzicie jak ciebie. O nie, Emilia tutaj idzie. Co? Emilia, ty wierzyliś... nie traktował dobrze? Kto cię nie traktował dobrze? Nie, bardzo, Emilia, jesteś już? Znalazłaś może piasek? Może tak, może nikt cię nie traktował dobrze. Wszyscy cię traktowali dobrze. Kogo innego sobie znajdziesz? Co ty sobie myślałaś, że słyszysz coś? Coś źle usłyszałaś? No. Powiedz Blaszka, jej źle usłyszała coś. No to źle usłyszała, ja słyszałem, że... Inną chcesz sobie znaleźć, dobra, okej. Okay. Jak to? Nie, proszę, zostaw mi ten piasek chociaż. Nie, no proszę. Ej, no nawet w piasku nie zostaw... Ej, Lufer, powiedz coś jej. Emilia, wyciągniemy to siłą, chodź. Lufer, bo... Lufer się... To! Emilia! Oddaj piasek! Co? Oddaj piasek! Przyjdź, proszę. Pogodzimy się tutaj, patrz. Ja to było dla żartów, to były takie kawały. It's a prank. Właśnie, to był prank taki. It's a prank, bro. Marcin Dubiel był prank, ale był. To był prank, no. No, tu Marcin. I naprawdę Marcin Dubiel był w szafie, tylko że już zniknął. No. To nie, Mateusz? A nie Krzysztof? A, to faktycznie, no dobra, trudno. Już wiem, o co chodzi. Dobra, ale patrzcie, jak mam kolorowy dom, widzisz? Emilia, a dzięki tobie będzie miał jeszcze okna, chyba że nie przyniosłaś piasku. Wiesz, że ja ci szyby przynosiłam. Nie no, chciałem mieć szkło, a nie szyby, bo szyby są płaskie. Masz jeszcze ten... Jak śrubokręt. Bo jest płaski i tak i inne. A tego, Szymek woli kanciaste. Co? O Boże. Ja nie wiem. Co? No nie, ale patrzcie jaki kolorowy domek się tworzy powoli, tak wcale nie zmieniając tematu. Lody kolorowe. Co się z tobą stało chyba, Blaszka? Zabiłeś Yuki, Lufer. Ja? Co? Zabiłeś Yuki. O nie, słuchajcie, teraz napiszcie w komentarzach teraz. Nie... Biedna Yuki, to wam przypnę serduszko, o widzicie? Ale ta, bo... To ona zaczęła mnie strzelać. No i co no, z tego? No ale wiesz, że dziewczyną ale dziewczyn się nie oddaje. No właśnie. O! No... Widzisz, to on tak mówi, to nie byłem ja. To on jest tym złym. On jest zawsze zły. On zawsze był zły. Słuchaj, Blaszka, przynieś mi więcej żółtego. Więcej żółtego, a ja już nie mam tego kraść. Ale... Ej, bo tu właśnie Yuki idzie z mieczem na Luferkę właśnie chyba. Nie. Hej Yuki, kogo chcesz bić? Ej, bo jestem u kogoś w domku i patrzę, że on tu biedny. Oho. Jest. O, Yuki chyba nie wie co robi. Ej, ma dwa kwiatki w szynetce. To był komplement, Szymek, dzięki. Ej, bo ten zły ma tego, kwiatki w szynetce. Nie, to bo ona zrobiła strasznie głupią rzecz. Pa, mam kwiatki, stój. Dobra, czekaj, stój. Bo ja tutaj szukam. Tutaj jest jakiś... No nie no, już od niego kradłem, nie idź tam. Znaczy... To są od niego. Łap, to Daj. Są jego kwiatki. Idę jakaś dalej, ale poczekaj. Tylko 9, stary. Napisał, żebyś walczył. Stary, ja idę dalej kraść, daj mi więcej czasu. Walcz jak facet właśnie, Luferek, a nie jak nubek. Jak to? No. Mam bardzo długi łuk, o. To się no i co? Długi strzał, co? Ej, bo ludzie nie mają kwiatków. Z daleka strzelasz. Dobra, ale mam tutaj już powoli
powoli coraz lepiej wygląda ten domek. Taki kolorowy, fajnie. Zawsze chciałem mieć taki domek. Tylko potrzebujemy trochę... No kto mnie tak strzela? Czemu we mnie? No bo rodzinka chyba, nie? No lol! Strzelają w ciebie. Mam pół serduszka, Emilia! Ej, bo ogólnie... Ratuj mnie. I nikt nie ma tego, kwiatków. Ebuję żółtych kwiatków. Macie to może? Kto strzela? Ej, no nie, ale to jest strasznie miłe, co one robią. No właśnie, dziewczyny. Lufer no. Kolejne osoby zabija. Jak to zabija kolejne? Przecież Luferek jest niewinny tutaj. Ustawił się w świetle księżyca i myślę, że go nie widać. Jestem jak Lupin. O, profesor Kto, Lupin, że no. Dupin? Ty jesteś jakiś. Ty jesteś Dupin. Co powiedziałeś, że nim jesteś? Co jest? Kłótnia, nie 10 lat. Możecie dać mi w końcu tę żółtą wełnę? Przepraszam. Masz fuca. Mam pół serduszka. To. Nie? Uderzyłeś mnie rączką. Tak? Masz pół nie. Nie uderzyłem. Co? Nie, Emilia, ja proszę, nic ci nie zrobiłem. Blaskę, czego go uderzyłeś? Chciałeś jak sobie go nie uderzyłem, to tego go uderzyli. To księżyc. Tak, księżyc. Może Selwina, masz coś żółtego? Bluzkę ma żółtą. To brzmi źle trochę, ale nie, chyba nie ma. Dobra. What? Co? Nieważne. O, może z różowego. Masełko. O, jedną ścianę. Ej, ja mam coś żółtego, łap, ja mam coś żółtego. To zaraz, moment. Raz, no to poczekam. Dwa, trzy, cztery, dobra. I tutaj ta ściana będzie, może tu będzie no. Różowy, co? A, nie. Nie, tu będzie niebieski. Ta ściana, a tu nie... Ej, ale co ty robisz? To jest konkret! Tu no. Trzeba wodą wylać, dobra, zostaw, to wolę wlejemy. Ale ja nie mam wody, czekaj chwilę. Tu musisz przynieść wodę. Czekaj, idę Luferek po wodę. To ty teraz we mnie! Strzała przeciała mi obok głowy! Przyłapane teraz, no, przyłapałem cię. Nieprawda. Wyrzuć mi to. No ja jestem... Daj mi tę wodę. Nie, moja woda. Dobra, bo to trzeba jak najwięcej tutaj tego zdobyć. Ja tu mieszkać nie będę. Czemu? No, ten dom jest taki... Ale zobaczysz, że on będzie piękny. Jak? No to, dobra. Przecież ma najładniejszy kolor na świecie, różowy. No właśnie. A to jest najpiękniejszy kolor. No tak. No ale ty nie musisz mieszkać w tym domu, przecież to mój dom. No właśnie. Emilia, ty mieszkasz tam jeszcze. Ty tam, pokażę ci, gdzie mieszkasz, Emilia. Znaczy, tu będziesz mogła sobie przychodzić, no, ale ja tutaj będę spał. Bo ja lubię mieć taką różową ścianę. Ha? Okay. I będziesz spał przy różowej ścianie? Nie, będę spał przy niebieskiej, która będzie zaraz obok. Widzisz? Aha. O, patrz, Amorek mi przyniósł kwiat. Właśnie. Widzisz, Amorek mi dał no nawet to kwiatuszkę. Ej, dobra, to masz te żółte, bo miałem ci dać. Co żółte? O. To nie są kwiaty. Widziałeś żółte. Widziałeś to. Cześć, Selwina. A, ona tak patrzy tylko na nas, taka creepy trochę tutaj jest. Ale ty będziesz miał dom, ja się... To jak komik będzie się uczył trochę. A co, ty nie masz domu? Znaczy, no ja ci powiem, ja no nie. No nie, rzut! Chyba komuś odkurzać się. Co ten w ogóle Luferek robi? Gdzie? Co? Czemu? Gdzie ty jesteś? Czemu nam nie pomagasz tutaj? Ja wam odbijam twierdz. O Boże, jak to brzydko. Co znowu? To znowu. Nie, w ogóle ja chyba komuś odkurzę się w ogóle załączył. No. Źle to wygląda. Co wygląda źle? Taka. Halo, gdzie ty mostu jesteś? To tak średni, to tak... No czemu wy mnie bijecie wszyscy? To jest karygodne, że mi wszyscy bijecie. Co wy robicie? Czekaj, bo ja idę to zobaczyć. Jeszcze wikłem mnie bije jakieś tutaj. Co? O Boże, jak to źle wygląda. No. Każdy się na to a, patrzy. A, mlecze mi rzuciła. 14. Thank you. Ej, Lufe, weźmy to pod palmę, co? Mamy lawę w domu. Nie, no ale co? To będzie wyglądało cudownie, wow, wy się nie znacie po prostu. No czemu wy nie strzelacie cały czas? Tylko ty masz tylko łuk. Nie tylko ja, ty połowa serwera, wiesz. Wyłącz tego giema. Tylko ty masz łuk. Jakiego giema? Nie mam giema. Masz giema.
Gdzie wy tutaj macie ten? Ja zobaczę. Nie no, to będzie ładnie wyglądać, ale dopiero nawet niczym nie pomogliście, żeby to wyglądało to ładnie. Nie? Oczywiście, że w niczym nie pomogliście. No, no i po co mi kobel? To w ogóle nie miał głup. Nie, ja z wami tak nie będę tutaj współpracował. Chodźcie tutaj! No idę! Gdzie wy wszyscy zniknęliście? O, ale mam przynajmniej drzwi do domu. Jestem. Super. Patrz, otwarte i teraz można wejść przynajmniej jak człowiek. No a nie, jak... Tędy też można. Którędy? Tędy. Nie, bo już jest szkło. Patrz, widzisz? Pięknie jest. Teraz już jest o wiele ładniej. Jest już ciemno. Pięknie jest ten dom. Wygląda jak kula dla chomika. Pytam ciebie. O. No. Nie, bo przyszedłeś mi przez drzwi, ja myślę, że cię zamknę. Jest piękno. Bo no ja nie. Tomek i Emilia. No nie. Nie, no wy mi w ogóle w niczym nie pomagacie w tym domku. A, to jest na materiału, ja to nie jest wiem, fabryka budować. Avengersów. Jest napisane, aaa. Gdzie jest fabryka Avengersów? Nakrzyczałeś na mnie. Nie będę pomagał. To jest, tylko czekaj, trzeba to rozwalić. Nie, to jest domek Power Rangersów. Nie, to nie jest, dobra, wy się nie znacie na tym. Słuchajcie, tylko kończymy ten odcinek, bo oni się nie znają. Trzymajcie się, do zobaczenia w kolejnym odcinku. Wy napiszcie, że jest ładne. Zobaczycie, zaczyna na kolejnym odcinku, bo już będzie skończony raczej. Do zobaczenia, cześć!